Na początku stycznia 1982 roku, czyli tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, zostałem wezwany na przesłuchanie do Pałacu Mostowskich, do Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, gdzie pod przykrywką milicjantów oczywiście funkcjonowali ubecy, czyli Służba Bezpieczeństwa. I ten ubek, który się mną zajmował, przeprowadził ze mną wielogodzinną rozmowę, tak naprawdę niby o niczym. A to były takie rozmowy, a co pan myśli, a co pan robi, a dlaczego pan chodzi do tego albo do tamtego, a jak się pan z tym kontaktuje, to jakie pan ma z tego wrażenia. Ja już na szczęście co nieco wiedziałem, chociaż bardzo mało jak na tamte czasy, więc rozmawiałem z nim oszczędnie. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na capitalbook.pl z kodem historia 10, 10% rabatu. Do tej pory na ogół zajmowałem się innymi. Lubiłem, nie ukrywam tego, lustrować komunistów, ubeków, wszelką swołocz tego gorszego, pośredniego sortu, żeby pokazywać, jakie plugastwo Polskę obsiadło po 1944 roku i jak te ubeckie rodziny opanowały właściwie nasz kraj. I rządzą do dzisiaj, to nie ulega wątpliwości. Pochowani gdzieś na bardzo intratnych, ale nie eksponowanych stanowiskach, chociaż nie tylko, na tych eksponowanych są. Weszło już drugie i trzecie pokolenie tych ludzi, także te ślady są częściowo pozacierane, bo większość ludzi nie sięga wstecz dalej niż kilka czy kilkanaście lat, a powinno się to robić systematycznie, dokładnie i tyle lat wstecz, ile się tylko da, żeby pokazać, skąd się to wszystko wzięło. Ale teraz kolej padła na mnie, ponieważ odbyła się moja lustracja przez wiele, wiele lat, podczas której niewiele się działo. Dla mnie najbardziej dziwacznym zjawiskiem w tej lustracji jest to, że tak naprawdę była tylko jedna rozprawa merytoryczna. Był przesłuchany ubek, funkcjonariusz, który rzekomo mnie zwerbował i prowadził na złą drogę. I jeden świadek, mój były kolega, który jak się okazało był synem funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Co to znaczy komu siufać? No właśnie to, że można się później naciąć. Dużej krzywdy mi nie zrobił, ale przynajmniej zamierzał i wcale tego nie ukrywał z tą złośliwą satysfakcją, że jestem lustrowany. On oczywiście temu nie podlegał, bo jako dziecko resortowe, znające się na rzeczy od tatusia, pewnie od innych członków rodziny, wiedział, jak się to wszystko odbywa. Ale szczęśliwie ta sprawa w grudniu ubiegłego roku zakończyła się orzeczeniem sądu apelacyjnego, że złożyłem prawdziwe oświadczenie lustracyjne i w związku z tym najważniejsze dla mnie jest uzasadnienie tej sprawy. Ponieważ sprawa przeszła też przez Sąd Najwyższy, sprawa jest była właściwie zawiła, to Sąd Najwyższy nakazał zbadać dokumentację pod kątem wiarygodności jej wytworzenia i wiarygodności funkcjonariusza, który ją sporządził. I to dopiero rozstrzygnęło sprawę. Ja podczas tej swojej lustracji nauczyłem się rzeczy, których przedtem nie znałem. Nauczyłem się lustrować, zobaczyć, co to są ubeckie papiery, co z czym się wiąże, na co trzeba zwracać uwagę, co jest ważne, co jest nieistotne i dzięki temu udało się z tej sprawy wyjść. Gdyby ubek był inteligentny, na szczęście nie jest, gdyby ubek robił to fachowo przy pomocy innych funkcjonariuszy, innych towarzyszy, to najprawdopodobniej miałbym wielki problem, bo niestety ten system prawny, jaki w Polsce jest, jest w tym zakresie przynajmniej, jest bardzo ułomny. To niemniej instytucje prawne naszego państwa udowadniają winę, tak powinno być w normalnym społeczeństwie, tylko ja muszę udowodnić swoją niewinność. Na szczęście okazało się to dużo łatwiejsze niż myślałem. Wystarczyło sięgnąć do czego? Do teczki osobowej, personalnej, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. I dopiero wtedy wszystko się wyjaśniło, dopiero wtedy wszystko było widać jak na dłoni. Skąd się ta cała moja sprawa wzięła? Ale sięgając wstecz, po kolei. Na początku stycznia 1982 roku, czyli tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, zostałem wezwany na przesłuchanie do Pałacu Mostowskich, do Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, gdzie pod przykrywką milicjantów oczywiście funkcjonowali ubecy, czyli Służba Bezpieczeństwa. I ten ubek, który się mną zajmował, przeprowadził ze mną wielogodzinną rozmowę,
tak naprawdę niby o niczym. A to były takie rozmowy, a co pan myśli, a co pan robi, a dlaczego pan chodzi do tego albo do tamtego, a jak się pan z tym kontaktuje, to jakie pan ma z tego wrażenia. Ja już na szczęście co nieco wiedziałem, chociaż bardzo mało jak na tamte czasy, więc rozmawiałem z nim oszczędnie, że nie wiem, nie byłem, nie pamiętam. Także tak naprawdę to mówił on, jak tego tylko bardzo dokładnie słuchałem. I dwie najważniejsze rzeczy, jakie jego interesowały, to było, gdzie drukuje Edward Staniewski, rzecznik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ponieważ ja miałem z nim kontakty, kolportowałem jego prasę, to co wydawało Robcio, jego najbardziej to interesowało. I druga rzecz to był Władysław Bruliński. Major Bruliński był oficer komendy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Był inicjatorem wielu różnych stowarzyszeń, organizacji. Rozkręcił, tak mówiąc brzydko wprost, wydawnictwa bezdebitowe, antykomunistyczne na wielką skalę. Było to chyba nawet największe wydawnictwo w ówczesnej Warszawie. Byłem tak jakby jego prawą ręką, nieformalnym sekretarzem obok Henryka Goryszewskiego i w związku z tym UBK interesowało tak naprawdę tylko to. I to było podchwytliwe, bo on mówił o różnych rzeczach, nagle, a gdzie drukował Staniewski? Licząc na takie gwałtowne z mojej strony otwarcie się, a tu i tu. No, na szczęście to nie nastąpiło. Zresztą ja się bardzo ładnie tłumaczyłem zgodnie z prawdą. Nie wiem gdzie i nie chciałem wiedzieć. A dlaczego pan nie chciał wiedzieć? Po to, żeby teraz, jak pan mnie pyta, żebym nie mógł odpowiedzieć. Jakby pan mi nawet wkręcił palce w imadło, to ja nie powiem. Nie dlatego, że jestem taki wytrzymały, tylko po prostu takiej wiedzy nie mam. No, gdzie my takich metod nie stosujemy, to są pomówienia, to tak o nas mówią, ale widzi pan, nic panu się nie dzieje, a pana nie bije i nic. Ja mówię, tak, ale może pan. A w związku z tym, gdyby do tego doszło, to ja się do niczego nie przyznam, bo nie wiem tego, co pana interesuje. Więc tego się jakoś wyłgałem. Ale później, gdy po tej pierwszej rozmowie on się dalej mną interesował, czym ja oczywiście nie wiedziałem, doszło do następujących wydarzeń. Rok później, w 1983 roku, w styczniu, zostałem zatrzymany razem z kolegą w Gorzowie Wielkopolskim. On tam pojechał odebrać sztandar Solidarności, jakąś prasę, którą wtedy kolportował, która już była częściowo przestarzała, ale część to były broszury historyczne. Uznał, że to już jest stan wojenny zawieszony, możemy jechać i możemy się do tego dobrać, przywieźć to do Warszawy. Nie udało się. Zostaliśmy tam gdzieś namierzeni, ubecy nas zatrzymali, później były przesłuchania, te rzeczy zostały nam odebrane, ale UBEK pilnował. Jak doszła do niego wiadomość, że zostałem zatrzymany, zostałem ponownie wezwany do Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Mówi, no widzi pan, a ja od razu panu mówiłem, że się kiedykolwiek cokolwiek będzie działo, to pan zawsze do mnie trafi. No i pan właśnie trafił. I od tej pory usiłował mnie bardzo sprytnie zwerbować. A mamy wspólne interesy, pan dużo rozumie z tej sytuacji, no my rozumiemy pana sytuację, mało nawet możemy pomóc, pan nie zarabia za dużo, nie ma pan dobrych warunków materialnych. Ja wiem co, pieniądze miałbym brać za donoszenie na kolegów. Nie, no skąd takie rzeczy, o co pan mówi? My mamy takie punkty, ja pana skieruję pod odpowiedni adres i pan tam pójdzie i tam pan kupi za pół ceny na przykład koniaki zagraniczne, kawę, to są towary wtedy rzadkie w stanie wojennym i po stanie wojennym. I pan to gdzieś sprzeda na wolnym rynku za dwa razy, tyle będzie pan miał pieniądze. Ja mówię, czyli mam się sprzedać. Nie, no nie traktujmy tego w ten sposób. Cały czas się umilał, cały czas się przymilał, nie stosując nacisku, gruźb i tak dalej. Bardzo usiłował mnie zwerbować. Nie wiedziałem dlaczego. Sprawa się wyjaśniła dopiero wtedy, gdy mogłem sięgnąć do jego akt personalnych. 18 lutego 1983 roku jego przełożeni weszli mu na pensję, mówiąc wprost. Uznali, że skoro on tyle lat pracuje w resorcie, nie zwerbował ani jednej osoby jako tajnego współpracownika, nie ma tego typu osiągnięć, to trzeba mu zmniejszyć pensję. I został ukarany finansowo. 15% pensji podstawowej zostało mu zdjęte. UBEK wpadł w panikę. To nie byli ideowcy. To nie byli ludzie, którzy pracowali dla idei. Pieniądze, rzecz pierwsza, podstawowa, a w tamtym okresie chyba już właściwie dla wielu z nich jedyna. I on postanowił natychmiast mieć osiągnięcia operacyjne, czyli zwerbowania kogoś jako tajnego współpracownika. Na moje nieszczęście padło na mnie. Na moje szczęście UBEK, rok młodszy,
Mówiąc prost, głupi. To już nie chodzi o jakieś obelgi, wyzywania go, tylko jeśli chodzi o poziom umysłowy, na szczęście byłem tą istotą wyższą, a on istotą niższą. I te jego próby werbunku wyglądały w ten sposób. Mamy wspólne interesy, zależy panu na państwie, no tak, zależy panu na Polsce, no oczywiście, no nawet sam za mnie odpowiadał. To możemy wspólnie bardzo wiele zrobić. A ja na początku, udając, że nie bardzo wiem, o co chodzi, się pytałem, co ja na przykład mogę zrobić. O, no właśnie, wie pan, to ja taką paczuszkę przygotuję, pan pójdzie do tego punktu pomocowego na ulicę Miodową, tam do kościoła i pan to po prostu zostawi. Jak pan wyjdzie, da pan znak, że to pan zostawił i wtedy my wkroczymy i złapiemy ich na gorącym uczynku. Czyli sprawa bardzo grubymi nićmi szyta, bardzo obrzydliwa prowokacja, w którą mogłem być wplątany. Ja oczywiście po tych rozmowach, tam gdzie mogłem do tego komitetu dotrzeć, a mogłem przez córkę pułkownika Abakanowicza, czyli ostatniego szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, która tam działała, mogłem ostrzec, że takie rzeczy się dzieją. Tam był napad. Pani Lidia, córka pułkownika Abakanowicza, podczas takiego napadu na ten punkt miała połamane ręce, była ciężko pobita, ale to, co mogłem, ja zrobiłem, ostrzegłem. I później sytuacja się potoczyła jak w kalejdoskopie. Częste nie spotkania operacyjne, bo to były wezwania do Pałacu Mostowskich, ale też kilka razy tak się zdarzyło, że Ubek przyjeżdżał pod moją pracę. Ja wychodziłem o godzinie 16, a tu Ubek stoi przy wejściu. No, co tam u pana, panie Leszku, dawno się nie widzieliśmy. Ja mówię, no śpieszę się. O, to ja pana podwiozę może. Nie, ja mówię, to ja w drugą stronę. A ja pojadę w każdą stronę. I to były na ogół krótkie tego typu wymiany myśli, typu, że on chce, a ja nie mogę, ja się nie zgadzam. Ale jak się później okazało, on to wszystko rejestrował jako kontakty operacyjne i dopisywał do tego historię. Tak jak wspomniałem, na szczęście głupi, o ciężkim umyśle, nie zapytał kolegów, jak to się robi, więc zrobił to po swojemu, czyli zrobił źle. Czyli w dokumentacji, na przykład spotkanie się odbyło 5 maja, ale zaksięgował to w papierach resortowych jako 4 maja. Pisał, że to było spotkanie w postaci spaceru, gdzie chodziliśmy, rozmawialiśmy, ale jednocześnie w tym samym czasie w notatce napisał, że byliśmy w kawiarni i spożywaliśmy, nie wiem, Coca-Colę, herbatę, kawę i tak dalej. I miało to trwać na przykład 1,5 godziny, 2 godziny, a z tego sporządzał kilkuzdaniową notatkę, czyli przez 1,5 czy 2 godziny rozmowy, gdzie mógł ze mnie wyciągnąć ileś tam rzeczy, a przynajmniej powinien wyciągnąć, nie był w stanie sformułować tych swoich myśli w jakąś dłuższą opowieść. I można powiedzieć, że to wszystko mnie ratowało. Uznał w pewnym momencie, że ponieważ zostałem przez niego zaksięgowany jako tajny współpracownik, miało się to stać 7 marca 1983 roku. I tak wpisał do akt normatywnych, do wszystkich dokumentów najważniejszych, do arkuszy weryfikacyjnych i tak dalej, wpisał taką datę. Ale zapomniał o jednym. Nie sporządził do tego jakiejkolwiek informacji. Czy odbyło się spotkanie wirtualne? Mało. Napisał, że przyjąłem pseudonim i odbyłem pod jego okiem szkolenie, jak mam się zachowywać jako tajny współpracownik. 2 tygodnie później byłem jeszcze kandydatem na tajnego współpracownika i zaplanował sobie szkolenie w najbliższym czasie. Czyli coś, co już się odbyło, miało się odbyć. Jak już byłem tajnym współpracownikiem, okazało się, że spadłem kategorię niżej jako kandydat na tajnego współpracownika. I to jest właśnie wszystko w mojej dokumentacji, w moich papierach. Poza tym nieprawdopodobna gonitwa myśli. Chaos, mylenie danych osobowych, danych rodzinnych, jakieś rzeczy nie wiadomo skąd wzięte. Na przykład wpisał do tych swoich ankiet, że jestem synem oficera Armii Krajowej, który był sędzią wojskowego sądu rejonowego i sądził ludzi. Wiemy, czym było sądownictwo wojskowe. Wiemy, co tam się działo. Wiemy, jakie zapadały wyroki. Mój ojciec nie był sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego, tylko był sądzony przez Wojskowy Sąd Rejonowy. I do aresztowania w dniu 17 maja 1949 roku, czyli prawie 5 lat ukrywania się, egzystował na fałszywych papierach. Raz był Kożuchowskim, później był Żebrowskim, ale zupełnie innym. Gdzie indziej urodzonym, inni rodzice i tak dalej. Miał już żonę, 2 dzieci, moje starsze rodzeństwo, w momencie, kiedy został aresztowany. I to, co miał wspólnego z Wojskowym Sądem Rejonowym,
to było to, że przed tym sądem stanął. Był także sądzony przez inne instancje sądowe. W sumie się odbyły 3 procesy. Łącznie dostał 10 lat więzienia. Później po kolejnych różnego rodzaju amnestiach te kary zmniejszono mu do lat 6. Skierowany został także do kopalni węgla kamiennego Knurów jako więzień, pracownik specjalny, gdzie za każdy dzień pracy w kopalni na tak zwanym dołku, czyli pod ziemią, zaliczano 2 dni odbytej kary. Przez to ta kara się skróciła. Ale jeszcze do tego wszystkiego, w tych dokumentach są rzeczy całkowicie zmyślone i nieprawdziwe. Kategoria wojskowa, że mam kategorię D, mam kategorię A, dane osobowe mojej babci, wyssane nie wiadomo skąd, dane osobowe mojej mamy, także wyssane z jakiegoś brudnego ubeckiego palca. Dlaczego? Bo jemu się nic nie chciało, a po tym pewnie nic nie potrafił, więc pisywał to, co mu tak zwana ubecka resortowa ślina na język przyniosła. I w tych dokumentach to wszystko jest, że to jest nieprawda. Dzięki temu łatwiej mi było przez to przerżnąć, ale pierwsza moja linia obrony, gdy stawiłem się przed prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, na to właśnie zwróciłem uwagę, bo gdybym ja cokolwiek sporządzał, to pamiętałbym o dbałość, o szczegóły, o ustalenie stanu faktycznego. Tego wszystkiego nie było. I później przed prokuratorem, gdy funkcjonariusz Witold Gierałt w stopniu kapitana Służby Bezpieczeństwa, a po roku 1990 już major Milicji Obywatelskiej, następnie Policji, bo oni się wszyscy ukrywali jako milicjanci, był rzecznikiem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Pokazywał swoją gębę w telewizji, występował w mediach i nie wytrzymałem tego wszystkiego, żeby ubek, który stosował takie metody, ja przecież nie wiedziałem, że on mnie zwerbował, że mnie zapisał jako tajnego współpracownika. O tym nie miałem pojęcia. Ale żeby ubek od takich spraw mógł funkcjonować w przestrzeni publicznej nowego państwa jako ten, który zawsze jest na czele. A on mi mówił wtedy, co pan liczy, że co, ustrój upadnie i to pewnie nas rozliczycie, tak? Nie, ustrój upadnie, ale my będziemy na górze i to my was będziemy rozliczać. Niestety w tym przypadku święte słowa ubeka. W 1997 roku, to było jeszcze lata przed lustracją, Anita Gargas w Gazecie Polskiej przeprowadziła ze mną wywiad. Łowca agentów. Jak Gierałt werbował, czyli funkcjonariusz SB. Ja tam pokrótce opowiedziałem pewne rzeczy, które pamiętałem. To zostało wydrukowane, ale ona, jak na rzetelnych dziennikarzy przystało, zadzwoniła do Komendy Stołecznej, do rzecznika, do Witolda Gierałta, wtedy majora, i poprosiła go o rozmowę. Ta rozmowa się odbyła. Pod tytułem została opublikowana Nie wstydzę się swojej przeszłości. I tu Witold Gierałt, jak zwykle, oczywiście nakłamał, że nie miał żadnych tego typu sytuacji w swojej pracy, żeby on gdzieś jakieś prowokacje wobec Komitetu Prymasowskiego, to skąd nie, on zawsze z Kościołem, ręka w rękę, prawie że baldachim nosił, tylko brakowało, żeby powiedział, że do komunii przystępował cały czas. To już w ogóle by mnie rozczuli. A tak niewiele z niego można było wyciągnąć. I gdy to zostało opublikowane, gdy różnymi swoimi kanałami zacząłem się dowiadywać, jak to jest, że taki człowiek jest na takim stanowisku, okazało się, że on został zweryfikowany całkowicie negatywnie, co było zrozumiałe. Funkcjonariusz operacyjny z taką przeszłością miałby pracować w nowych służbach. Niestety minister Kozłowski z Tygodnika Powszechnego, minister spraw wewnętrznych, darował mu to wszystko, przyjął go na służbę. Już nie do Urzędu Ochrony Państwa, bo on nie przeszedł tej procedury, tam nakłamał, ale został przyjęty do policji. I ich teczki osobowe, ich teczki personalne na zewnątrz tak wyglądały. Biuro kadr pokazywało, to był milicjant w Polsce Ludowej. Milicjantów były setki tysięcy, w związku z tym łatwo się było rozpuścić. Wreszcie w 2001 roku, po długiej czy krótkiej weryfikacji, Witold Gierałt został zwolniony. Został wyrzucony z Komendy Stołecznej. Jako bardzo młody człowiek przeszedł sobie na resortową rentę czy też emeryturę. I oczywiście skarżył się, gdzie? W Gazecie Wyborczej, że to sprawa polityczna, że jacyś ludzie się na nim odgrywają. Wiadomo, jacy ludzie i kto to był. Tu nie mam się co tego wypierać. Wtedy dopiero zaczęła się ta publiczna dyskusja, gdy
została opublikowana tak zwana lista Wildsteina. I tam się znalazło moje nazwisko. Nazwisko niewiele mówi, ale sugeruje. Ponieważ byłem pytany, byłem sprawdzany przez kolegów, słuchaj, jak to, jesteś na tej liście. Ja złożyłem podanie do Instytutu Pamięci Narodowej o dostęp do dokumentów i się później okazywało, że proceduralnie to się należy osobom, które pełnią jakieś funkcje państwowe, jakieś tam, wszystko jedno. W każdym razie tego dostępu nie dostałem. A zacząłem się interesować sprawą jako taką. Zacząłem szukać swojej własnej dokumentacji. I znalazłem na przykład kartę ewidencyjną, personalną, oficera Wojska Polskiego, czyli swojego ojca, wystawioną przed aresztowaniem, bo on cały czas na tych fałszywych dokumentach funkcjonował w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie się można schować najlepiej pod latarnią. I tam właśnie te wszystkie dane, o których mówię, jest. W moich dokumentach wyszło, że był sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego. Od początku do końca nieprawdziwie. Witold Gieraut był oficerem operacyjnym, brał udział w strasznych sprawach, mówiąc wprost. Przede wszystkim w sprawie, w której były przypadki śmiertelne. Emil Barchański. To jest pomalowanie pomnika Dzierżyńskiego czerwoną farbą, następnie aresztowanie tych młodych chłopców. Jego znaleziono w Wiśle. To jest sprawa księdza Sylwestra Zycha. Także wszystko się rozeszło po kościach, bo winnych nie ustalono. Człowiek niepijący alkoholu zapił się na śmierć i się po prostu utopił. Ale w dokumentach osobowych Gierauta jest nie tylko pochwała za udział w tych operacjach, są wynagrodzenia finansowe za dobre, bardzo dobre działania. Czyli to nie był pierwszy lepszy łupek. On się do takiej pracy, do jakiej został przeznaczony, między innymi do werbowania, do łowienia agentów, nie nadawał, a do tej pracy ręcznej, do tej pracy operacyjnej nadawał się jak najbardziej. I później, po roku 90, całkowicie kręcił ze swoim życiorysem. Ale spryt ma krótkie ręce. Człowiek inteligentny kręci inteligentnie. Człowiek mało inteligentny kręci byle jak. W ankiecie, którą składał w roku 1990 o przyjęcie do Urzędu Ochrony Państwa, zataił swoją przeszłość, zataił swój charakter pracy, podał, że to, co on robił, to była praca w sekcji analitycznej i zajmował się pracami kancelaryjnymi i sprawozdawczością. Czyli siedział sobie łóbek na korytarzu przy tak zwanym kibelku i liczył papier toaletowy. To jest kpina z tego systemu i z tego, jak ci ludzie postępowali. Później w Gazecie Polskiej, w tym wywiadzie równoległym ze mną, on twierdził, że pracował w służbach analitycznych, może anal i tycznych. To tak, ale nie w tym, co napisał. Był to łóbek funkcyjny, brał udział w specjalnych grupach operacyjnych, nawet był funkcyjny w tych grupach, więc nie był pierwszym lepszym ubekiem od prostych spraw. Wreszcie podczas przesłuchania u prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej o tym, gdzie pracowałem, głównie dowiaduje się z informacji zakładu emerytalnego i załącznika do niej z IPN. On nie wie, gdzie pracował. Jedyne miejsce pracy, jakie miał za sobą, było dla niego nieznane. I jak przyszła renta, i on wtedy na tym odcinku renty patrzył, o, to ja łóbek jestem. Wtedy się dopiero dowiadywał. I wreszcie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, podczas rozprawy głównej, stwierdził, że pracował przy różnych działaniach o charakterze głównie zabezpieczeń. Czyli tak przyjechał papież, to on stał i tak tu na lewo, a tu na prawo. Może kanapki podawał, może wody które osobom, które osłabły. To był cały jego charakter pracy. Łgał jak najęty. I także przed sądem, pytany już szczegółowo, twierdził, że on przejrzał swoją teczkę, czyli miał do niej dostęp, co jest całkowitą nieprawidłowością. W dokumentach moich papierów personalnych nie ma. Ktoś w moim imieniu, że tak powiem, w czasach transformacji zlikwidował wiele rzeczy. No i ten cyniczny uśmieszek. Zlikwidował wiele rzeczy. Tak, w tej teczce personalnej brakuje, na przykład rozkazów nominacyjnych. Awans na kapitana wymagał pewnego uzasadnienia. Tego awansu nie ma i tego uzasadnienia nie ma. Dlaczego? Bo to były wtedy dla niego już kompromitujące materiały. Zdołali to wszystko usunąć. I później
Gdy trwa rozprawa lustracyjna, moje przygotowanie polega na przejrzeniu tego wszystkiego. Oczywiście nie sam, są mądrzejsi ode mnie, bardziej się na tym zdający, którzy mnie sporo poduczyli. Musiałem do tego podejść w ten sposób, żeby się jak najwięcej dowiedzieć, żeby móc z tego wyłuskać to, co wartościowe. I co się okazało? Otóż spotkania, które on rejestrował, albo nie miały miejsca, albo miały miejsce nie w tym miejscu, albo nie tego dotyczyły, co on napisał, a najważniejsze z nich 7 marca 1983 roku, spotkanie, podczas którego mnie rzekomo zwerbował w Pałacu Mostowskich, nie odbyło się, bo nie ma z tego żadnego dokumentu. Nie sporządził nic, że ja tu w dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie z kandydatem, którego zwerbowałem, którego przeszkoliłem, cokolwiek, nawet 2-3 zdania. Tego nie ma. Ale w aktach normatywnych Służby Bezpieczeństwa ta data została wielokrotnie przyjęta i potwierdzona jako jedyna data. Jak się do tego odniósł prokurator Instytutu Pamięci Narodowej? No, to jest oczywista omyłka, nie ma się co tutaj w to wdawać, bo to jest nieistotne. Sąd także, że skoro tu papiery nie pasują, to przyjęli datę techniczną, zupełnie inny dzień, inny miesiąc, jakiegoś wpisania do arkusza ewidencyjnego. Wpisania, nie zwerbowania, czyli jeśli ja coś piszę do arkusza, że coś miało miejsce 2 miesiące wcześniej, to co jest istotne? To, co miało miejsce, czy to, kiedy to wszystko wpisano? I tak po kolei, gdy przechodzimy tą procedurę, okazuje się, że te wszystkie spotkania są tak naprawdę bezwartościowe. On mnie próbuje werbować. Ja się bronię. Ubek wpisuje, że nie ma rezultatu, że ja się nie poddaję, że mówię mu wprost, że dla takiej bandy złodziei jak on nie chciałbym pracować. I on to zapisał, na moje szczęście. Czyli jeśli ja nie chcę pracować dla bandy złodziei, a on jednocześnie pisze, że on po linii patriotyczno jakiejś moralnej mnie zwerbował, że ja sam tego chciałem, to jest oczywiście rzecz wykluczająca się. I to jest nie tylko data werbunku, bo są łącznie 4 daty werbunku, co jest jakimś absurdem, ale wszystkie te informacje, które się pod tym kryją, które są w tym zawarte, są od początku do końca nieprawdziwe. Moje szczęście, że Matoł nie potrafił preparować dobrze dokumentów. Gdyby to zrobił dobrze, to w takim systemie prawnym, że ja musiałbym udowodnić swoją niewinność, byłbym całkowicie bezradny. Jednocześnie usłyszałem od prokuratora i usłyszałem od sądu, że Służba Bezpieczeństwa była służbą państwową na poziomie, która nie była zainteresowana, żeby cokolwiek fałszować i tak dalej. Służba Bezpieczeństwa była instytucją po prostu porządną i praworządną. Przed organami polskiego państwa ja usłyszałem takie wyjaśnienie. Czyli mamy mnóstwo takich elementów, które Ubek wpisał do moich dokumentów. Na przykład, że wskazał nazwiska osób działających w regionie Mazowsze, z którymi miał do czynienia. Byli to Stefan Kurowski, Waldemar Kuczyński i tam jakieś inne osoby. Stefana Kurowskiego, profesora Kurowskiego znałem, ale wcześniej on został wyrzucony z pracy, z instytutu, w którym ja podjąłem pracę, po 3 miesiącach mojego zatrudnienia. I później przez długi czas nie miałem z nim żadnego kontaktu i on nie działał w strukturach solidarnościowych. Waldemar Kuczyński był na emigracji, był w Paryżu, też go nie znałem. Widziałem go 1 czy 2 przelotnie, ale to nie znaczy, że to była jakaś znajomość. W tym czasie przebywał zupełnie gdzieś indziej. Brałem udział w walnych zjazdach Solidarności. W tym brali udział tylko delegaci. Ja takiego udziału, nawet jakbym chciał, to brać takiego udziału nie mogłem. I nawarstwienie tych elementów, od początku do końca fałszywych, dało mi dużo do myślenia, skąd się to wszystko wzięło. Dlaczego to tak wszystko wygląda? Dlaczego jest taki miszmasz w dokumentach? Właśnie stąd, że on potrzebował sukcesu operacyjnego. Po prostu mnie zaksięgował, przyklepał i tak by pewnie zostało. Na szczęście udało się. Gdy przed sądem apelacyjnym zostało podniesione to, że funkcjonariusz Witold Gierałt brał udział w operacjach, które zakończyły się śmiercią Emila Barchańskiego,
przy księdza Sylwestra Zycha, prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Zajął takie stanowisko. Były czasy, jakie były. Nie będę rozstrzygał, kto był zły, a kto był dobry. Nie ma podziału na dobro i zło. Są tylko formalizmy. Przecież to jest pierwsza rzecz. Zło jest penalizowane. Dobro jest nagradzane albo przynajmniej doceniane. Nie może żaden system prawny, który jest nadnormalny, ukarać za coś, co jest dobre, jeśli robi ktoś coś dobrego. A w tym przypadku okazuje się, że nie. Jednocześnie prokurator w swoim stanowisku napisał, że przekazałem opracowanie z zakresu znaczenia ruchu cen i kosztów w PRL-u i tak dalej, czy opracowanie jakieś socjologiczno-ekonomiczne. Nie ma nic takiego w dokumentach. Ja nic nie przekazałem, więc tym bardziej jakiegoś obszernego opracowania. Jak prokurator to wytłumaczył, że to było takie jego przejęzyczenie. Ale sąd okręgowy, który idąc tym śladem, tropem prokuratora, napisał, że nie przekazałem, tylko przekazywałem takie opracowania. Czyli było ich więcej niż jedno. Kilka, może kilkanaście. Skąd się to wszystko brało? Nie mam pojęcia. A wyjaśnienia na to padały takie. Były pewne nieścisłości, sprzeczności, ale miały charakter drugorzędny. Skoro miały charakter drugorzędny, to znaczy, że są bezwartościowe. Wszystkie te pomyłki, te wszystkie przeinaczenia, co jest ważne. Agentem byłeś i nic więcej. I do tego ustne uzasadnienie w sądzie apelacyjnym, który stwierdził. Głównym motywem mojego przystąpienia do pracy w Służbie Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika było dobro kraju. Te motywy miały charakter patriotyczny. Sąd nie ma możliwości uznania tej motywacji jako okoliczności umożliwiającej wyłączenie go z ustawy. Współpraca pana Leszka Żebrowskiego była nietypowa, miała charakter wyjątkowy. To nie była współpraca za pieniądze. Była to zupełnie innego rodzaju współpraca, mająca cele ideowe. Stałem się utrwalaczem władzy ludowej. Stałem się ideowym komunistą. Leszek Żebrowski chciał osiągnąć cele o charakterze politycznym. I według sądu apelacyjnego była to moja współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa przy zwalczaniu Komitetu Obrony Robotników, czyli KOR-u, który został rozwiązany 23 września 1981 roku, prawie dwa lata wcześniej. Czyli chciałem zwalczać coś, co już nie istniało. I tak po kolei ten konglomerat tych idiotyzmów, niedorzeczności w mojej sprawie spowodował, że to jest około 1000 stron akt. W większości całkowicie bezwartościowych, ale wyrzucić ich nie można. To już w aktach zostanie. Ktoś, kto będzie chciał to przejść, życzę mu powodzenia, żeby się przez to wszystko rozgryzł. Moja działalność publiczna w tamtych latach, już od końca lat 70., to był ostatni okres moich studiów, koncentrowała się między innymi na współpracy z Ruchem Obrony Praw Człowieka Obywatela. Tam się kontaktowałem przede wszystkim z Edwardem Staniewskim, który był rzecznikiem prasowym. Znałem go stąd, że on siedział razem w więzieniu z moim ojcem, więc to była znajomość bliższa i można powiedzieć, że byłem taką osobą większego zaufania. Ale znałem z Robcio także pana doktora Leszka Skonkę z Wrocławia, który jeszcze żyje, starszy pan, który przyjeżdżał do mnie w stanie wojennym, przywoził swoje gazetki, pamiętam, na tym niebieskim powielaczu spirytusowym. To byli ludzie, którzy nie mieli zaplecza, ale robili to, co mogli. Znałem także pana Janowskiego ze Zduńskiej Woli i wielu innych. Plus te osoby, które spotykałem u Edwarda Staniewskiego. Pomagałem także bardzo wydatnie, tak jak mogłem, Wojciechowi Ziembińskiemu w Komitecie Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. On wydawał taki przepisywany na maszynie, nawet niepowielany biuletyn, który ja przepisywałem przez kalkę na przebitkach, 8 egzemplarzy, żeby było więcej. Robiłem wiele błędów maszynowych, więc jeśli gdzieś takie egzemplarze się trafią, to na pewno wiadomo, że moje. Jak dużo błędów, to ja. Brałem udział w organizacji NURT i w Unii Nowoczesnego Humanizmu. To były organizacje stworzone i prowadzone przez majora Władysława Brulińskiego. Kontaktowałem się z mecenasem Janem Olszewskim.
Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, od którego dostawałem gazetki, które oni wydawali. Ciekawe, inne niż wszystkie. Młodego człowieka to oczywiście fascynowało. To wszystko w papierach ubeckich nie wyszło. I wreszcie później, już od początku lat 80., od roku 80., zacząłem się kontaktować przez kontakty osobiste, także mojego ojca, któremu to wszystko zawdzięczam, z mecenasem Napoleonem Siemaszką, mecenasem Leonem Mireckim, mecenasem Witoldem Świerzewskim i mecenasem Leonem Mrzygłockim. To były takie osobistości, filary ruchu narodowego, ostatni z ostatnich, którzy prowadzili czynną działalność niepodległościową. Przede wszystkim formacyjną, ideowo-polityczną i niektórzy z nich także organizacyjną. Nie mam rozdwojenia jaźni. Gdybym pracował dla komuny, to te wszystkie osoby byłyby, mówiąc językiem ubeckim, skompromitowane. Dałbym na nich materiały. Tego wszystkiego nie było. Tego wszystkiego nie dałem. Ubek później podczas rozprawy twierdził, że on sobie mnie nie przypomina i nie pamięta tamtych czasów, czyli nie wie, gdzie pracował, mnie nie pamięta, ale jednocześnie w wywiadzie kilka lat wcześniej okazuje się pamiętał i wiedział, co się stało. Ponieważ wypierał się własnego charakteru pisma, twierdził, że nie on sporządził te notatki, i wypierał się swojej pamięci, że on jej nie ma, on nie wie, gdzie pracował, w sumie tylko brakowało, żeby powiedział, że nie wie, gdzie pracuje. Prokurator IPN-u zarządził powołanie biegłych. Biegłego grafologa i biegłego psychologa do zbadania jego osobowości, czy on rzeczywiście nic nie pamięta. I okazało się, że pamięta wszystko bardzo dobrze, a ponadto wszystko zostało sporządzone jego charakterem pisma lub przez niego podpisane. Co się później stało? Prokurator IPN-u obciążył mnie kosztami za te ekspertyzy. Ja musiałem zapłacić za ugarstwa Ubeka. Trzecia Rzeczpospolita, jak na dłoni. Po prostu ręce i wszystko inne opada. Jak można potraktować obywatela? Można. Witold Gierałt był między innymi członkiem grup specjalnych i zastępcą kierownika samodzielnej grupy operacyjnej. Czyli te przypadki, o których wspomniałem, nie brały się znikąd. On był bardzo czynny, był funkcyjny, był za to wynagradzany w resorcie, czyli bardzo dokładnie wiedział, co robi. To była ręczna, mokra robota. Oprócz tego bardzo wiele innych. Ja się swojej przeszłości nie wstydzę. W stanie wojennym przedtem i później po zawieszeniu stanu wojennego pisałem broszury, pisałem różne artykuły, one się ukazywały. Do żadnego z nich się nie przyznałem do dzisiaj, nie dlatego, że są jakieś kryminalne rzeczy czy coś, ale mam swoją godność. Nie muszę z tym chodzić, nie muszę się chwalić, nie muszę pokazywać. Ci, którzy mieli ze mną wtedy kontakt, którzy widzieli, jak to powstawało, wiedzą. Natomiast ja nie chodzę po ordery, po zaszczyty, po wynagrodzenia, że coś robiłem i teraz mógłbym oczekiwać za to jakichś honorariów. Nie, nie robiłem tego dla pieniędzy, nie robię tego dla pieniędzy, i dla pieniędzy robić nie będę. Oprócz tego jest jeszcze szereg takich różnych materiałów, gdzie można znaleźć rzeczy, które Służba Bezpieczeństwa ustaliła na mój temat. Na przykład wyjazdy w teren po Polsce z różnego rodzaju wykładami, ze spotkaniami. Na tematy, które mnie wtedy już najbardziej interesowały, czyli historyczne. Przede wszystkim dzieje Narodowych Sił Zbrojnych, ale także system prawny Polski Ludowej i inne. To w rejestrach bezpieki jest. Czego prokurator nie zrobił? Nic tego nie zrobił. Nie dołożył tak zwanej wszelkiej staranności. Nie zbadał, nie szukał, albo nie wiedział, albo nie chciał. Nie sięgnął przede wszystkim do teczki osobowej funkcjonariusza, gdzie wszystko wyszło jak na dłoni. Facet bezideowy zrobił to tylko i wyłącznie ze strachu o pieniądze, a że można było w ten sposób zrobić komuś krzywdę, no to wina tego, który dał się skrzywdzić. Bardzo cyniczny przed sądem, mieszka tuż przy Komendzie Stołecznej przy Pałacu Mostowskich na ulicy Anielewicza, pewnie resortowe mieszkanie za złotówkę i tak jak kpił z sądu, tak kpią ci ludzie, ci funkcjonariusze z nas. Uważają, że im wszystko wolno. Jego przebieg służby jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, ale to jest nie wszystko. On miał także resortowego tatusia. Tatuś był szefem ochrony konsulatu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Nowym Jorku. To już były służby
zagraniczne pod ewidentną kontrolą sowiecką. Więc Witold Gieraud był chroniony, był kryty. Jemu było wolno nawet w resorcie więcej niż innym. Przez lata mógł nie mieć wyników, a mimo to szedł w górę i awansował. A jak te wyniki były potrzebne, to sobie dopisał. I normalnie było tak, że była kontrola w resorcie. Po pierwszym, drugim spotkaniu te spotkania były kontrolowane. Czy się w ogóle odbyły, czy miały miejsce, to byli inni funkcjonariusze, była obserwacja i tak dalej. Jemu to nie groziło. Zostawił te dokumenty w roku 1989, przeznaczone do zniszczenia, chyba tam za ileś lat po tym. I gdyby zostały zniszczone, gdyby nie przetrwały, mój los byłby tragiczny. Nie miałby się jak bronić, bo Polsce historię, tą naszą, opozycyjną, piszą do dzisiaj ubecy. Ja musiałem udowodnić swoją niewinność. Nie ubek, nie sąd, nie prokurator muszą mi udowodnić winę, tylko to ja mam się bronić. Ale jeśli nie mam jak, jeśli nie mam czym, jeśli nie umiem, to będę skazany. To wszystko jest po prostu dla mnie, mówiąc wprost, obrzydliwe. W 1998 roku zostałem powołany w skład Zespołu do spraw badania akt sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. To jest bardzo ładna nazwa, która niewiele mówi. To było zarządzenie ministra sprawiedliwości, wtedy nią była Hanna Suchocka, do lustracji sędziów prokuratorów stalinowskich. Nieprzebrana skarbnica informacji. Dostęp do archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości. Udało nam się wielu takich ustalić. Później byli prokuratorami, sędziami, byli adwokatami, ale wywodzili się z resortu lub z bezpieki, lub z tych pionów właśnie do prowadzenia działalności przeciwko Polakom, do ich oprawiania sądowego i do ich mordowania. W tych dokumentach było mnóstwo wiedzy. Przygotowaliśmy wnioski. Jedyna rzecz, jaką można było zrobić, pozbawienie ich specjalnych świadczeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, jak również adwokatów. Jedyne. Bardzo ułomna lustracja, o której dzisiaj wszyscy zapomnieli, ale taka miała miejsce. I jedną z niewielu rzeczy, która daje mi satysfakcję po tej pracy, jest okolicznościowy medal Ministerstwa Sprawiedliwości. Medal honorując zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, proszę pana Leszka Żebrowskiego o przyjęcie medalu pamiątkowego Minister Sprawiedliwości Hanna Suchocka. Wtedy jeszcze się można było zachować jak trzeba. Naprawdę można. Mimo, że politycznie z tą osobą różniło mnie wszystko, ona wiedziała, bo przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale to była kultura. To był dystans, ale życzliwy. Przypuszczam, że później po tym już takich możliwości nie ma. Czyli moja lustracja zakończona. Mam nadzieję, bo w trybie nadzwyczajnym wszystko można tu przewracać do góry nogami. Natomiast przykre jest to, że sprawa, która powinna trwać 2-3 miesiące, gdzie jeden porządny sędzia lub jakiś biegły przez niego powołany powinien mu wyłożyć kawę na ławę i pokazać, tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. I potem powinno zapaść orzeczenie. Ciągnęło się latami, dotyczyło niczego, rozprawy formalne, część z nich na przykład, czy ja w ogóle mogę być lustrowany, czy ja mam prawo do sądu, jak to obywatel nie ma prawa do sądu, bo nawet tego to były wątpliwości. I na początku prokurator Instytutu Pamięci Narodowej szedł tą drogą, że ja nie mam prawa do sądu, bo nie pełnię funkcji kierowniczej. Ale przecież to nie jest tak, że tylko osoby, które pełniły funkcje kierownicze. Ktoś, kto został pomówiony przez Służbę Bezpieczeństwa, zostało to opublikowane, ma prawo do sądu. Więc w tym się przynajmniej udało. A później rozprawy raz na wiele miesięcy i to właściwie pozamerytoryczne. I tam, gdzie był wniosek o jego obrońcy, o powołanie biegłego, żeby te wszystkie papiery wyczyścił, ułożył, pokazał po kolei, jak to jest, usłyszeliśmy. Sąd biegłych nie potrzebuje. Sąd wie lepiej. No to wie. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbook.pl z kodem Historia 10, 10% rabatu.
Pożywką dla tych wszystkich skrajności jest to, co się dzieje w naszym państwie obecnie. Zwalczanie prawdziwego ruchu narodowego, jakie mało miejsce i został skutecznie zwalczony, stworzyło dla nich miejsce i oni są. Nawet jest takie jedno nagranie, gdzie Jarosław Kaczyński składa jakiś wieniec pod pomnikiem Romana Dmowskiego, a naokoło pseudo tych idiotów w tych przyciastych mundurkach z wielkimi brzuchami, z jakimiś czapkami, jak marynarka wojenna III Rzeszy, tylko już w innym kolorze. I oni krzyczą do niego: czołem obywatelu naczelniku, czy panie naczelniku. A on rozradowany, on naczelnik państwa, tak jak tamten, a tu narodowcy składają mu hołd.